Cześć, witajcie, Mariusz Psychiatra. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak identyfikować stres, a ten stres, jak może przełożyć się na nasze umiejętności. Umiejętności intelektualne, umiejętności emocjonalne i umiejętności w ogóle człowieka, który powinien sobie radzić w obowiązkach życia codziennego. No to od razu przechodzimy do wyławiania tych objawów. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na jakość snu. Jeśli ktoś przeważnie spał dobrze, nie miał z tym żadnych problemów, a nagle zaczynają go trapić swego rodzaju koszmary, swego rodzaju, czyli w rozumieniu tych sytuacji, które on przywołuje z dnia codziennego. Jeśli te sytuacje przejawiają się nie tylko spontanicznie, co pewien czas, lecz stają się to jakąś regularnością, ta tematyka, czy to będzie tematyka prasy, czy tematyka życia osobistego, tudzież zdrowia swojego lub innych w otoczeniu, może to dać nam już odpowiedź takową, że ten stres nas dotyka. Te koszmary mogą być typowe, mogą być też i w pełni abstrakcyjne. Nigdy nie będziemy wiedzieć do końca, co dany sen miał nam dopowiedzieć, ale jest to wydźwięk emocjonalny stanu naszego umysłu, który też jest cenną wskazówką. Zwracajcie na to uwagę, bo jeśli osoba, która naturalnie śpi, normalnie śpi, w rozumieniu takim, że daje ten sen mu wypoczynek, bo to też jest jak gdyby kryterium. Mówi się o tym, że ileś tam godzin, załóżmy te 8 godzin powinno być przespane, od 6 do 8. Ale są osoby, które potrzebują mniej, niektóre potrzebują też więcej. Zadajcie sobie pytanie, czy ten sen, który zawsze był w takiej ilości jak u Was, daje Wam ten wypoczynek, a mianowicie stajecie z rana i jesteście w stanie się zaadoptować do nowego dnia, do nowych wyzwań. Jeśli tak, to znaczy, że to był sen, który Wam coś pomógł, który Wam coś dał. Dał Wam możliwość zaczęcia nowego dnia z białą kartą. Pierwszy objaw, czyli sen. Weryfikujemy. Jeśli sny są dobre, no to przechodzimy dalej do początku dnia, wtedy, gdy oczy otwieramy. Jeśli otwieramy oczy i już przez nasz umysł przewija się setka różnego rodzaju problemów, z którymi będziemy się zmagać, i to nie coś takiego, jak ja o tym specjalnie muszę myśleć, czyli na zasadzie zamiast włączyć radio, to ja sobie włączam ten kanał myślowy o tym, o swoich problemach i tymi problemami sobie chcę samemu głowę obciążać, tylko one same przychodzą. My oczy otwieramy, a już te problemy są. Wtedy, gdy nasze serce zaczyna szybciej bić, a przecież my jesteśmy po długotrwałym nocnym spoczynku, a serce nasze bije, no to daje nam już tę informację, że nasz umysł przekazuje już bodziec dla naszego organizmu, że szykuj się na najgorsze. Czyli ten wyrzut adrenaliny, kortyzolu, hormonów akcji, ucieczki, jest to taka komponenta animalna, z którą każdy ma. Jedną większą, drugą mniejszą, do czego czasem może się wkraść też impulsywność, drażliwość, wybuchowość. Czyli my zamiast się cieszyć, że dzień się zaczyna, a tego dnia może coś nam dobrego przynieść, to my od razu wchodzimy w tryb walki, agresji. Później wsiadamy w samochód. Kto nam tylko tam drogi nie zajedzie, albo kto nam tylko nie ustąpi miejsca, no to od razu włącza się na złość. Złość, jak tam ten pacan mógł, jak oni wszyscy są w stanie. Włączamy radio, słuchamy o tym, o wydarzeniach na świecie, z naszego rodzimego, jak i również światowego podwórka. Wszystko nas drażni i irytuje. Co to, o czym to świadczy? To nie świadczy o tym, że ten świat z pięknego stał się nieakceptowalny, tylko to świadczy o nas, o tym, że nasze postrzeganie tego świata jest w jakiś tam sposób emocjami dedykowane. My nie jesteśmy w stanie uwolnić się emocjonalnie od problemów, które nas zmagają. Problemy trapią każdego, niezależnie są to małe lub duże. Najgorsze to są te zdrowotne, bo zdrowotne problemy mają taką specyfikę, że zdrowie jest najważniejsze. Tego nikomu nie trzeba mówić. A gdy ktoś poruszy tą strunę swoją nerwicową o nazwie zdrowie, wtedy niestety ona dalej będzie brzmiała. Będzie brzmiała pomimo tego, że już jakieś problemy zdrowotne w jakiś tam sposób zostały zaleczone, albo one po prostu przeszły, to nas dalej to będzie dygotało. To doprowadzi do tego, że nasze umiejętności będą mniejsze. Miało być o stresie, ale też ja będę mówił, co najczęściej widuję jako przyczynę, gdy ten stres jest wywoływany.
czy ten stres w jakiś tam sposób będzie na nas wpływał. To nie jest tylko to, że my chodzimy zestresowani, czyli w napięciu, czyli zamiast sobie dla przykładu usiąść na ławeczce i podziwiać piękny świat, to my nie jesteśmy w stanie raz na nie usiąść, bo nasze nogi nas będą gdzie indziej ponosiły. To jest ten właśnie typowy przykład osoby, która w trybie takiej akcji ciągłej odbiera telefony, dzwoni do wszystkich, zamiast sobie później usiąść i odpocząć, to nie jest w stanie. Po prostu tych nawał obowiązków doprowadza do tego, że nawet jak jest chwila między jakimiś nowymi wyzwaniami, to ona nie jest w stanie się odprężyć. To doprowadzi z czasem do tego, że ten nasz bufor odporności psychicznej, czyli my jesteśmy w stanie wytrzymać ileś tam, no ale wszystko jest do czasu. Niezależnie jak byśmy byli silni, to są pewne zdarzenia, które nas mogą po prostu powalić. Co to będzie miało, jakiś będzie na naszą psychę będzie miał ten stres? Jak najbardziej. Doprowadzi do tego, że nasze umiejętności intelektualne spadną. Przede wszystkim będzie to problem z koncentracją. Koncentracja, czyli taka umiejętność wybierania sobie danych obszarów, w których my jesteśmy w sumie w danym momencie pochłonięci. A mianowicie, dla przykładu skupiamy się na tym, żeby poustawiać jakieś tam, powpisywać dane dla przykładu do tabletki Excela albo poukładać jakieś dokumenty w pracy. A gdy my to robimy, a w międzyczasie przez nasz umysł przechodzi tysiąc innych myśli, to jest tak, jakbyśmy mieli coś liczyć, a w międzyczasie z prawa, z lewa i za nami byśmy słyszeli setkę różnego rodzaju bodźców, dźwięków. To będzie nam zapewne przeszkadzać. Będzie to dystraktorem, czyli takim bodźcem, który zamiast sprawiać, że potrafimy się skoncentrować na tym, co my chcemy robić, tak jak dziecko na tablicy mnożenia, a to nagle niby o tablicy mnożenia, ale widzimy jeszcze, dziecko widzi jakiś mały samochodzik, widzi jeszcze w tle telewizor, do tego, kto tam starszy brat gra na konsoli. No i właśnie to jest taki wydźwięk tego, jakbyśmy my właśnie jako osoby już dorosłe, nie robiąc tego, musieli się z tym borykać. Nasz umysł jest bombardowany różnego rodzaju przekazem. A dlaczego tak jest? Bo właśnie ta adrenalina, właśnie ten hormon, które doprowadza do tego, żebyśmy byli w ciągłym napięciu, wyostrza nasz zmysł, ale wyostrza nasz zmysł nie na wybiórczo, na to, co byśmy bardzo chcieli, tylko doprowadza do tego, że bodźców jest bardzo dużo, ale niestety one zamiast nam pomagać, one nas będą wytrącać. Czy to będzie dostrzegalne? A to będzie dostrzegalne, bo to jest tak jak tym przykładowym uczniem, który bardzo się dużo uczył i zamiast na klasówce dostać najlepszą ocenę, jaką tylko mógł, okazało się, że się zablokował. To też jest taki oddzielny temat, o którym Wam niebawem powiem, a mianowicie fobia społeczna, czyli wszystko wie w domu, ale jak wyjdzie i pokaże się światu, to się okazuje, że wszystko z głowy paruje. W takim rozumieniu, że blokada jest do tego stopnia nasilona, że nie boi się powiedzieć, ale boi się tego wydźwięku. Wydźwięku słowa, które wypowie na forum. I sam fakt oceniania, sam fakt postrzegania, bo zawsze jest z grupy 10 osób, które nas widzą, 7 osób będzie zachwycona, 2 osoby będzie miała wydźwięk taki obojętny, a jedna powie, a nie podoba mi się, bo nie wiem, oczy ma brzydkie, bo nos ma brzydki, a przecież mógłby inaczej intonować. Wiadomym jest też z psychologii, że większość przekazu opiera się na przekazie niewerbalnym, a mianowicie nie słowo ważne, ale sposób, w jaki ten ktoś to wypowiada. I tutaj spotykamy się z fobią społeczną, która doprowadza do tego, że ten przekaz werbalny jest naganny w takim rozumieniu, że osoba zamiast prezentować się na osobę pewną siebie, która wie, o czym mówi, która ma coś mądrego do powiedzenia, sama sobie strzela w to symboliczne kolano. I już później nieważne jest to, co w drugiej minucie, czy w trzeciej minucie powie, czy to jest coś, co dużo wnosi, jak gdyby w sensie merytorycznym, ale ona po prostu miała te swoje 5 minut, których nie wykorzystała. I to raz za razem doprowadza w przekonaniu tej osoby do takiego poczucia, że znowu zostałam niedoceniona, niedoceniony w zależności od płci, rzecz jasna, ale wydźwięk jest uniwersalny, bo to nie tylko kobiety, nie tylko mężczyźni zmagają się z takimi problemami jak słabość i kruchość emocjonalna. W obecnych czasach trzeba mieć postawę taką silną, zdecydowaną, postawę wyciągającą rękę po coś,
po sukces, dla każdego inny z definicji. Ale musimy mieć uwagę też na to, że w każdym z nas jest pewna blokada. To my w gruncie rzeczy dla siebie jesteśmy najbardziej srogim i wymagającym pracodawcą. Najbardziej od siebie wymagamy i też jest to, co później może popaść, wchodzić możemy w przesadę względem siebie, samooceny, tej negatywnej samooceny. A jeśli my sami będziemy się negatywnie oceniać, nie będzie to dla nas motywacja do dalszego rozwoju, doprowadzimy do tego, że w którymś momencie będziemy symbolicznie pochylać się, zamiast mieć postawę wyprostowaną, nieść sobą taki przykład w rozumieniu takim, że dużo pracuję, dużo siebie daję i to widać, to my dużo pracując, dużo siebie dając, będziemy tylko się pogłębiać w poczuciu naszej beznadziejności. Tego Wam nie życzę. Czy to każdy ma takie etap w swoim życiu, że tak robi? Jak najbardziej. Można to dostrzec już w szkole, że ktoś mówi, a ja z takich przedmiotów jestem dobry, a z innych nie, ale przecież nikt nie powiedział, że przecież mógłbyś być też tego dobry, gdybyś więcej czasu na to poświęcił, ale że nie masz motywacji, może i też nie masz zdolności, ale żeby być osobą średnią, to można do tego poziomu dojść, nie trzeba być numer jeden we wszystkim, wystarczy być średni we wszystkim, w tych umiejętnościach, które powinniśmy mieć i już nikt nas, od nas nie będzie więcej oczekiwał w rozumieniu takiej średniej, do której też dążymy, bo większość z nas chce jak najwięcej, ale żeby było jak najwięcej w rozumieniu naszych umiejętności, to trzeba wymagać od siebie, ale nie od razu tego, żeby być numerem jeden, bo to nas też może spalić. W którymś momencie ktoś nam symboliczną tą nogę podłoży w dochodzeniu do jakiejkolwiek ścieżki kariery i wtedy mamy poczucie, że jednak to nie dla nas, to my nie jesteśmy w tym dobrzy, to możemy sobie wstać i wyjść. Ten stres to jest właśnie ten nasz główny wróg i to był wydźwięk tego filmiku po to, żebyście zrozumieli, że stres, który z nas jest, jest dla nas największym wrogiem, dlatego my musimy się z nim mocować po to tylko, żeby osiągać dla nas większe satysfakcjonujące rezultaty. Na tym też przecież opiera się psychologia sportu, a mianowicie mamy sportowca, który świetnie sobie radził na treningach, no ale jak przyszły już jakieś ważne sportowe wydarzenia areny międzynarodowej, okazuje się, że no nie wychodzi, raz za razem nie wychodzi, każdy się dziwi, przecież tacy byli świetni w eliminacjach, ale później jakoś im nie wyszło. Bo słuchajcie, blokada jest w naszym umyśle, w naszej psychologii, którą każdy nas się w który każdy w niej tkwi, niezależnie czy chce, czy nie chce, to sami dla siebie możemy stawać się dla siebie największą przeszkodą w osiągnięciu sukcesów. Czy to jest łatwy proces? Jak najbardziej nie, ale życie jest na tyle jednak długie, żeby znaleźć na to czas, żeby samemu się nie ograniczać. Bo gdy ktoś będzie chciał o ciebie najwięcej, a mianowicie ten przykładowy sportowiec. Ja robiłem to cały sezon, muszę być numer jeden, a co by było, gdyby mi nie wyszło, a mianowicie śniąc, myśli o tragedii, o tym, że doznaje kontuzji, z rana się budzi, od razu mu serce bije, że dzisiaj to wydarzenie sportowe i raczej sobie nie poradzi, do tego jak już ktoś na niego spojrzy, on nie jest w stanie nawet się zorientować, co ma robić, jakaś drobna pomyłka, która już mu daje informację, że nie jest w formie, później pierwszy jakiś trening nieudany, to wszystko tkwi w jego głowie, a mianowicie bariera, którą sam przed sobą buduje. I zamiast to, co zwykle brał się do tego zadania i je wykonywał ponadprzeciętnie, to z racji tego, że stres się włączył, to ta adrenalina zamiast przykuć się na większą siłę mięśniową doprowadziła do tego, że nasz umysł wniknął w sferę wegetatywną, a mianowicie taką, którą nikt nie potrafi. Rzecz jasna, z dawna się pracowało nad tym, są też różne techniki Schulza, które mają doprowadzić do tego, żeby siłę umysłu doprowadzić do tego, że my tą akcję serca możemy sobie tam zwolnić. I to jest joginowie, którzy też medytując dochodzą do takiej umiejętności, ale umówmy się, w codziennym życiu, wtedy gdy my załatwiamy 10 spraw naraz, to wtedy po prostu nie ma czasu na to, żeby sobie powiedzieć przepraszam, dziękuję, ja mam teraz dla siebie pół godziny, a tam petenci sobie czekają i mówimy, nas to nie obchodzi. Czegoś takiego nie ma, dlatego mówię o tym, że nasz umysł niestety ma to do siebie, że wpłynie na tą sferę wegetatywną, czyli tą animalną, która będzie rządziła się swoimi prawami. A wtedy, gdy ręka drży, wtedy instrument nie wydaje najpiękniejszego dźwięku. Trzymajcie się, na razie, cześć.